Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Aleksandrowa, dlatego że nam grozi powstanie wytwórni mas bitumicznych, ponieważ widzimy, że tutaj koło Państwa, no od Państwa to chyba niecałe 100 metrów, tak. Stoi taka wytwórnia, tak. Tylko że ja już wcześniej wiem, że ona ma wydajność mniejszą niż ma być u nas, bo ta ma 100 ton na godzinę, nasza ma mieć 160 ton i ma powstać przy szkole, przy domkach jednorodzinnych. Chcieliśmy Państwa zapytać, jak się żyje z taką asfaltownią? Bardzo ciężko się żyje, dlatego że straszny smród jest, tak śmierdzi tym asfaltem, że aż dusi. Tak, kurzy się strasznie. Kurzy się dlatego, że do produkcji tej masy bitumicznej jest potrzebny kamień. Tak, oczywiście. I tu sąsiadka mówiła przed chwilą, że rano zaczyna się tłuczenie. Już po szóstej to się zaczyna. To się po szóstej zaczyna. Tłuką tam kamienie jakieś. Tak. To jest, czyli jest straszny hałas, ale tak straszny, że to już dzieci nie śpią, wszystko się budzi. Dzieci się budzą już codziennie. Na nogi, codziennie to samo jest. Tak. Jest tak smród straszny, że nie wiadomo, gdzie te dzieci nawet, bo to okna muszą być pozamykane. Żeby spało dziecko na dworze, to trzeba brać do domu, bo śmierdzi. Po co ma to wdychać? Śmierdzi i dusi. No i też, nie tylko śmierdzi, ale dusi. Takim a co z kurzem? A co z kurzem? No bo jak oni tłuką ten kamień, wożą ten kamień. To jest straszny kurz. Kurz się tak unosi, że jesteśmy w ogóle, tu wszystko zakurzone jest w ciągu jednego dnia. I co Państwo, jak Państwo się bronicie przed tym? Coś robiliście? No my podpisy już zbieraliśmy podpisy tu od wszystkich mieszkańców, gdzie podpisali się, żeby coś zrobili, żeby przytłumili ten hałas, żeby ten smród jakoś tam, no nie wiem, zlokalizowali, żeby to jakoś... Żeby mniej tych uciążliwości było dla tak. Was, tak? No i jaki efekt był? Żaden. Żadnego nie było. Prowizoryczny płotek, że postawiony. Prowizoryczny płotek postawili, a to widzieliśmy, który nic będziemy nie daje. Filmować jeszcze. Tak, który on nic ma takie nie daje w ogóle. Tak. No i podobno byli, sprawdzili i że wszystko jest. Wszystko jest w porządku, tak. Tak? No właśnie. A co z ruchem samochodów ciężarowych? Jest więcej tutaj, ile ciężarówek na dzień przejeżdża tutaj ulicami z tej asfaltowni? Tego akurat nie widać tak bardzo, akurat bo tam od tyłu wjeżdżają. Bo oni tam wjeżdżają i tam jadą, od drugiej tamtą stronę. Nie jeżdżą w tą, tylko jadą tam. Karniszewicką? Nie widać po prostu tego. No, a jak ja byłam zresztą... tam w czasie, kiedy oni produkowali, bo parę dni temu była, tak? To widziałam, że to wożą na otwartych samochodach, tak, lekko tak, przykrytych plandeką. Tak. I stąd macie smród, bo tak. To wcale nie jest niczym osłonięte, to nie są żadne nie, zamknięte nie, samochody. Nie. Więc jest z produkcji, z tych samochodów, do Was ciągle dochodzi ten tak, smród. Tak, ciągle. Z zakładu tak samo. Huk, wielki huk, smród. I pył. I pył. I to tu. Czyli żyć się nie da. Nie da, nieraz trzeba z dziećmi w ogóle wyjeżdżać gdzieś indziej, żeby tu, bo te dzieci by się zadusiły. Nawet psy kaszel mają. Nawet psy. Tak, no. Nawet psy. Sorry, proszę, słyszycie. O, to jest właśnie... Tak, jedna z ofiar już. O. A ile czasu Państwo już macie to sąsiedztwo? Dobre 3 lata, to więcej, o, nie? Więcej. Tata jak się starał, dosyć długo z tym walczyliśmy. Więcej tu jest. Halinka, ile to może być lat już? Wiesz, że nie pamiętam. 4 lata. 4? Mhm. 4 to daje znać o sobie to po prostu. To bardzo daje znać. 4 lata to już tak bardzo daje znać o sobie. Ile Bogdan to lat już tak męczymy się? Około. 5 lat na pewno. No nie, no 4 niech ja będzie. Ja nie miałem to pismo, nie mogę znaleźć gdzieś. Rozumiem. To dostaliśmy odpowiedź, że wszystko było sprawdzone i że wszystko jest w porządku. I zgodnie z prawem. I tak, zgodnie tak, z prawem, tylko tak. Że zgodnie z prawem. Czyli oni zgodnie z prawem, właśnie, a to, że wam śmierdzi, to jest nie, też nie, zgodnie. Nie, nie, oni stwierdzili, jak się dzwoni, jeszcze tam zadzwonicie, to filtry troszeczkę tak przestaną troszkę. Jak przyjadą akurat w tym czasie, to oni... wstrzymują to i nie pracują. Aha, czyli jak jest kontrola, to jest tak, wszystko teraz, cacy. Wie tak. Państwo, teraz, akurat, że to ciepło jest i w ogóle, tak. to jest po prostu teraz, nie śmierdzi na razie, w tej chwili, bo tej dlatego, chwili. Że nie gotują asfaltu, bo nie mają zapotrzebowania. A jeżeli jak drogi robią gdzieś na zapotrzebowanie tutaj, tak, tak. No to nie idzie wytrzymać już w ogóle. To wtedy taki jest strasznie. Tak. Jeszcze teraz troszeczkę te liście, ale oprócz tego nawet to nie, no nie wytrzymać w ogóle. Rozumiem. Myśmy tam szyby przed chwilą tam, byli, ale szyby, wie pani, produkcji nie ma, a cały czas śmierdzi. Tak. Śmierdzi. Tak. Śmierdzi tam. Dobrze, to nie idzie bo tak to jest huk. A pani też słyszy kaszel. Tak, cały czas, ja też, ja jestem cały czas chora.
Cały czas się leczę i tu drogi oddechowe, wszystko. Żołądek, bo to też się przecież wszystko. Tak, wszystko się stało. Okna nie można otworzyć, tylko okna nie można otworzyć. W ogóle się nie można otworzyć. Niesamowicie. To w mieszkaniu by nie wytrzymało się. No bardzo Państwu dziękujemy. Pójdziemy jeszcze do okolicznych sąsiadów porozmawiać. Oczywiście, tak. I puścimy to w naszej.